tym roku. Zresztą jak zawsze, Dzień Wspólnoty oznacza podsumowanie letnich rekolekcji. W jakich braliście udział? Oazy Nowego Życia pierwszego stopnia w Pelplinie. Ja tak samo, byliśmy razem na tych samych rekolekcjach i one były w drugiej połowie lipca tutaj w kolegium. Ja byłam na Oazie Dzieci Bożych w Swarożynie. Ja byłam na rekolekcjach Nowego Życia drugiego stopnia, które odbywało się w turnusie pierwszym tutaj w Pelplinie. Kilka słów dajcie świadectwo, jaki był to czas? Czas na pewno owocny dla uczestników, dla animatorów na pewno był ciężki. Niemniej, no, ja raduję się osobiście z tego czasu, mimo że był bardzo ciężki i bardzo męczący, ale jak powiedziałem, bardzo owocny dla uczestników, co buduje animatorów, no bo widzimy owoce swojej pracy, więc możemy widzieć, że to, co robimy, ma sens i że to działa. Za co odpowiadałaś? To jest, byłam moderatorką, ale zarazem miałam małą grupę, tak jak powiedzmy Olaf, więc razem też prowadziliśmy ludzi i pokazywaliśmy im i powiedzmy dla nich głównym jakimś takim momentem tych rekolekcji było przyjęcie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Bardzo właśnie się radujemy z tych owoców tych rekolekcji, bo teraz tak naprawdę większość tych wszystkich ludzi, która była z nami, nas było tam 22 uczestników było, przyjechało na rekolekcje i chce się formować dalej, żeby po prostu poznawać i być bliżej Boga. Dla ciebie to początek? Tak, to była to Oaza Dzieci Bożych, więc to był czas takiej radości i zabawy, pokazywania dzieciom Pana Boga i też patrzenia na to, jak oni poznają świat, który Pan Bóg stwarzał, no i przekazywanie tego ziarna wiary, które w nich wzrasta. W twojej grupie, jacy, w jakim wieku byli uczestnicy? No to myśmy mieli uczestników w wieku od 17 lat do 23. Jest to drugi stopień Oazy Nowego Życia, czyli stopień, do którego przygotowywali się w ciągu formacji rocznej. Oni przyjeżdżali, spotykali się z nami i przez cały rok przygotowywali się, przechodząc przez drogę 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej, żeby na tych rekolekcjach się spotkać. I to, co się tam wydarzyło, niezwykle nas raduje, że uczestnicy tak do tych rekolekcji podeszli, że widać takie po nich owoce. No i z całą pewnością jeszcze będziemy mogli obserwować, co się wydarzyło. Ja nazywam się Jakub i jestem po formacji letniej stopnia pierwszego ONZ 1. Ten czas był dla mnie wyjątkowo ważny, wypełniony Duchem Świętym, przede wszystkim obecnością Jezusa Chrystusa i tym, że od momentu jedynki cały czas Pismo Święte, Słowo Boże jest w moim sercu, namioty cały czas prowadzą moje życie i myślę, że nie mogę się już doczekać kolejnego stopnia i serdecznie wszystkich zachęcam, żeby wzięli udział, czy to w oazie letniej, czy to żeby przyjeżdżali na właśnie oazy modlitwy, bo naprawdę warto. Jezus Chrystus czeka na nas. Dzień dobry, z tej strony Gosia. Dzień dobry, z tej strony Ania. Byłyśmy obie na rekolekcjach Oazy Dzieci Bożej. Bardzo dużo nas one nauczyły. Najbardziej nam się podobały namioty spotkania i spotkania w grupie. Bardzo nas dużo nauczyły i dowiedziałyśmy się bardzo dużo informacji na temat Boga. Tak. Mieliśmy dwie adoracje, ale jedna z adoracji była taka niezwykła. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale była czuć dużą obecność Boga. Bardzo dziękujemy wszystkim animatorom, którzy byli, moderatorom. Dużo nas nauczyli. Pokazali nam, jak bardzo ważny jest Bóg w naszym życiu. Bardzo nam się też podobały szkoły śpiewu. Pokazywały nam tak jakby, że Bóg z nami jest przy śpiewaniu. Jestem Tomasz, brałem udział w rekolekcjach ONZ 0, Oazy Nowego Życia. Oaza dała mi
droga formacji przede wszystkim, do stopnia pierwszego czy drugiego, nawet daleko patrząc. Dała mi nowych przyjaciół, dała mi też pogłębienie wiary, dała mi nową nadzieję, tak? Na wiarę, na Królestwo Boże. Odmieniło moje życie. Nazywam się Małgosia Soja. Byłam w tym roku na oazie nowego życia zerowego stopnia i bardzo fajnie nam się spędzało tam czas. Byliśmy w Swarożynie, w szkole rolniczej. Mieliśmy naprawdę super warunki i było wszystko tak genialnie zaplanowane, że nie musieliśmy się o nic martwić i każdy punkt wnosił coś nowego do naszego życia i było to naprawdę bardzo piękne. Nazywam się Michał, byłem na rekolekcjach nowego życia pierwszego stopnia. Rekolekcje szczególnie dały mi bliższe poznanie Pana Boga. Dały mi poznanie Jego miłości, poznanie tego też, tej wspólnoty, że w tej wierze nie jestem sam, że właśnie to zbawienie przychodzi w Kościele, nie tylko przeze mnie, przez moją samodzielną relację z Panem Bogiem. Poznałem też dużo osób właśnie, które mnie podbudowały w tej wierze, które mi pomogły. Co oznacza wrześniowy start? Po rekolekcjach przychodzi czas formacji? Jak najbardziej. W sensie, wiadomo, formacja na każdym stopniu, w każdym wieku wygląda trochę inaczej. Pojedyncze właśnie uczestnicy będą przyjmować, pierw poznawać, potem przyjmować
każdych z kolejnych 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Tak, akurat my na UMAH staramy się dać ludziom też formację, jak nie mają możliwości w parafiach, więc ci, co są w parafiach oazy, no to wtedy mają swoją formację w ciągu roku w parafiach, a my tutaj staramy się po prostu też ich formować. Ja na przykład będę też na przykład online dla tych, którzy nie będą w stanie być tutaj, też będę po prostu dla nich w ciągu roku, powiedzmy, prowadzić to online, żeby mogli nadrobić i żeby w przyszłym roku właśnie pojechać na takie rekolekcje, które w tym roku była Hania, bo to będzie po prostu drugi stopień. Czy dla ciebie już jest ten ruch Światło Życie? Dla mnie to jest taka wspólnota ludzi, która jest dla mnie rodziną, która się po prostu związuje i mają wspólne cele i dążymy do tego jednego, do poznania Pana Boga i bycia bliżej Jego. A ciebie? Dla mnie Ruch Światło Życie to moja wspólnota, moje miejsce w Kościele i to, co odkrywamy właśnie w Ruchu Światło Życie, to, co Blachnicki nam chciał pokazać, że Kościół jest żywy. To, co hasło roku mówi, żywy Kościół, to dla mnie to jest właśnie Ruch Światło Życie, czyli ta cząstka żywego Kościoła, z którego może się rozlewać później dalej, bo tak jak my na OMAH uczymy się, poznajemy, na rekolekcjach letnich przeżywamy, to potem jesteśmy powołanymi, żeby iść dalej, nie tylko w ruchu, ale również w innych wspólnotach i przede wszystkim w swoich parafiach.